Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Naszym porannym gościem jest wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Jak się tutaj do Tarnowa podróżowało? Były korki po drodze? Bardzo dobrze i szybko dotarłem do Tarnowa. Na jakim etapie jest budowa obwodnicy Szczurowej? Pani redaktor, to już praktycznie, wydaje mi się, końcówka. Już większość dróg jest wyasfaltowana. W tej chwili odbywa się połączenie drogi właśnie południowej obwodnicy Szczurowej z zachodnią obwodnicą, tak więc no, możemy tam akurat spodziewać się trochę utrudnień, dlatego że została wprowadzona sygnalizacja świetlna, tak więc tam możemy liczyć na małe utrudnienia. Pan także dzisiaj tam utknął na chwilę chociaż? Akurat nie na tym połączeniu, na tym drugim, ale stałem 1,5 minuty, tak więc... A, czyli niekoniecznie duże utrudnienia. Nie, myślę, że tam też nie będzie takiej potrzeby, żeby spędzić dłuższy czas na światłach pewnie niż 2-3 minuty. To kiedy otwarcie, pytają o to mieszkańcy? Pani redaktor, termin prac jest wrzesień 2024, natomiast podejrzewam, że końcówka roku jest takim realnym terminem, żeby już pierwszy samochód mógł przejechać przez południową obwodnicę Szczurowej. Jak długo mieszkańcy czekali na tę drogę? Ojejku, 20 lat, ale był to taki okres, gdzie dużo się tylko mówiło o obwodnicy, natomiast od 2018 roku te rozmowy naprawdę nabrały tempa. Ja dowiedziałem się na początku 2019 roku, jak pojechałem na spotkanie właśnie w sprawie innej obwodnicy, bo obwodnicy Rudy Rysia, że wtedy akurat przed gabinetem pana marszałka spotkałem się z ówczesną panią dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich i tam dowiedziałem się, że na razie no nie ma finansowania i nie ma jakichś widoków na to, żeby obwodnica Szczurowej powstała. Natomiast bardziej nas to zmobilizowało do działania i no i dzięki temu dzisiaj już jesteśmy na etapie końcowym. To kolejny komentarz mieszkańców. Brawo, wreszcie będziemy spokojnie spać. W internecie są komentarze mieszkańców. Jaki wpływ właśnie to będzie miało, ta inwestycja, na życie mieszkańców? Pani redaktor, jeżeli chodzi o życie mieszkańców, o spokój bardzo ogromny. Miałem okazję wielokrotnie być w domach właśnie w miejscowości Rylowa, w miejscowości Szczurowa. Zresztą sam urząd jest z 5 metrów od tej drogi wojewódzkiej i tutaj największym problemem jest ruch samochodów ciężarowych załadowanych żwirem. Jest dużo żwirowni na naszym terenie i one wszystkie muszą przejeżdżać przez naszą gminę. No tutaj już po oddaniu południowej obwodnicy ten ruch samochodów ciężarowych zostanie wyprowadzony całkowicie poza centrum tych dwóch miejscowości Szczurowej i Rylowej. Tak więc wierzę, mieszkańcom będą mogli spać spokojniej. A minusy? Centrum opustoszeje? Tak, opustoszeje, ale od samochodów ciężarowych. Natomiast nie wierzę, żeby samochody osobowe wszystkie jechały na południową obwodnicę Szczurowej. Ci, którzy będą się chcieli dostać z Tarnowa w kierunku Buzka, Krakowa, którzy wybierają trasę przez Szczurową, myślę, że dalej będą jeździć przez centrum Szczurowej. A co z obwodnicą, tak zwaną obwodnicą miejscowości Rudy Rysie? Na jakim to jest wszystko etapie? Pani redaktor, w tej chwili po ostatniej rozmowie z panią dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich dostałem informację, że w pierwszym półroczu tego roku ma być ogłoszony już przetarg na budowę. Tak więc bardzo fajnie by się złożyło. Kończymy południową obwodnicę Szczurowej i zaczynamy obwodnicę Rudy Rysia, tak zwaną obwodnicę Rudy Rysia. To pozostańmy jeszcze w temacie dróg, bo są także inne pytania od słuchaczy, ale chciałam jeszcze o drogi dopytać. Kończy się pana pierwsza 5-letnia kadencja. To ile tych dróg udało się wyremontować? Ile powstało chodników? No bardzo dużo dróg wyremontowaliśmy. W tej chwili obecnie finalizujemy budowę chodnika w miejscowości Niedzieliska przy drodze gminnej. Natomiast jestem w stanie pani powiedzieć, ile konkretnie kilometrów dróg wyremontowaliśmy, bo były to różne drogi. Jeżeli mówimy o drogach gminnych, drogi gruntowe, drogi dojazdowe do domów. Ale mam wiadomość, w najbliższym czasie, być może tydzień, może troszkę więcej, może uda się przed świętami, przygotowujemy taką gminną internetową mapę inwestycji, gdzie każdy mieszkaniec będzie sobie mógł otworzyć, wejść, zobaczyć, jaka inwestycja została wykonana w danym terenie, czy w jego miejscowości, czy w innych miejscowościach, czy na terenie całej gminy. Tam jest podany koszt całej inwestycji,
Tak więc zachęcam, jeżeli będzie, poinformujemy. To dużo oczywiście było tego w tej kadencji. Z czego pan jest najbardziej zadowolony, że się udało zrobić? No jest wiele takich inwestycji, którymi moglibyśmy się pochwalić. Bardzo zawsze podkreślamy budowę żłobka i przedszkola integracyjnego. Jest to pierwszy żłobek w ogóle w powiecie brzeskim, samorządowy żłobek w powiecie brzeskim. I to był budynek starej szkoły. W ogóle moim priorytetem na początku kadencji było zagospodarowywanie budynków po starych szkołach. I tutaj mamy pierwszy przykład właśnie budowę żłobka i przedszkola integracyjnego w Szczelcach Małych. Również w tej chwili już jesteśmy po przetargu, będziemy budować centrum opiekuńczo-mieszkalne i jest to też budynek po starej szkole. I to z myślą o seniorach? Tak, to z myślą o seniorach, tak. Tam jak to będzie wyglądać? Tam, pani redaktor, będzie 14 miejsc takich dziennego pobytu oraz 6 miejsc całodobowych. A w temacie szkół, tutaj widziałam na zdjęciach, że się naprawdę dużo udało zrobić. One bardzo ładnie wyglądają, te szafki. No, kiedyś to było marzenie, żeby mieć taką szafkę kolorowo, żeby było w szkołach. Co się konkretnie zmieniło? Skąd pochodziły fundusze na ten cel? Pani redaktor, tak, te szafki to już nie pani pierwsza nie o nich mówi i sam osobiście, jak oglądam na zdjęciach, bardzo podobały mi się właśnie szatnie teraz w naszych szkołach. Skąd pochodziły fundusze? To były naprawdę bardzo duży montaż finansowy z kilku źródeł. Gdzie tylko mogliśmy pozyskiwać, tam pukaliśmy do każdych drzwi, pozyskiwaliśmy te środki. Koszt remontu samych szkół to jest ponad 20 milionów złotych. Na początku oczywiście może powiem, że w jakim stanie były szkoły. W jednej szkole w Łuściu Solnym na początku, jak zajechałem, to byłem w szoku, że akurat padał deszcz. I niech mi pani uwierzy, były porozstawiane pojemniki, miski, gdzie, mogę kolokwialnie powiedzieć, no była łapana deszczówka po prostu poprzez przeciekający dach. No i od tamtej pory no, podjęliśmy takie działania. No, musieliśmy przejść klasę po klasie, zrobić, skosztorysować to wszystko. Później zastanawialiśmy się właśnie, skąd pozyskać środki. To się udało, tak więc finalnie gmina do tego projektu ponad 20-milionowego dołożyła 3 miliony złotych. Tak więc nie jest to. Wprowadził pan także stypendia dla uczniów. To kto może dostać takie wyróżnienie i za co? Pani redaktor, no wszyscy uczniowie mogą dostać stypendium. Natomiast trzeba tam spełnić odpowiednie kryterium. Jeżeli chodzi o stypendium naukowe, jest to średnia 5,2, o ile się nie mylę. Jest wiele młodzieży, wiele dzieciaków, którzy te kryteria spełniają. Tak więc raz do roku takie stypendia otrzymują. Po raz pierwszy w szkołach także odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Czy młodzi już obradowali, czy dorośli będą w ogóle ich słuchać? Oczywiście, my zawsze słuchamy, nie, będziemy zawsze słuchamy młodzież. Ich głos jest bardzo ważny i dlatego też ten krok, żeby powołać Młodzieżową Radę Gminy. Oczywiście wybory wyglądały tak jak prawdziwe wybory. Młodzież musiała przygotować swoje programy wyborcze, zachęcić swoich kolegów, koleżanki do głosowania na nich. 1 marca odbyły się wybory Młodzieżowej Rady Gminy, a w przyszły poniedziałek już będą obradować. Będzie to pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Moim jeszcze marzeniem jest, żeby wygospodarować dla nich jakiś budżet, żeby mogli sobie w przyszłości zorganizować coś od siebie, coś, co oni będą chcieli, jakieś wydarzenie czy coś innego. Czyli młodzi już wybrali, a tymczasem już ostatnia prosta, do wybory samorządowe 7 kwietnia. Pan startuje z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Jakie te najważniejsze wyzwania będą w tej nowej kadencji, w pana ocenie? Pani redaktor, wraz z rozwojem gminy pojawiły się też nowe wyzwania i wszystkie wyzwania, wszystkie postulaty umieściłem w moim programie wyborczym, który otrzymuje każdy mieszkaniec. Osobiście, pani redaktor, staram się, myślę, że zdążę do wyborów, żeby do każdego mieszkańca dotrzeć. Czyli pan chodzi po domach, tak? Tak, oczywiście. Dobrze rozumiem? Tak, oczywiście. Chodzę po domach od drzwi do drzwi. I rozmawiacie, tak? Tak, rozmawiamy. O lokalnych problemach także, wyzwaniach. O lokalnych problemach. I co mówią ludzie? Wie pani co? Że co trzeba poprawić? Co trzeba poprawić? Wie pani co? Cieszy mnie bardzo, bo do pewnego momentu
myślałem, że ludzie nie widzą tego, jak gmina się zmieniła przez te 5 lat. I to mnie bardzo cieszy, że poprzez chodzenie, poprzez rozmowę z mieszkańcami widzę, że oni to dostrzegają i wielokrotnie spotykam się z takimi właśnie słowami jakby uznania. Sam urząd gminy po prostu no, zmienił się diametralnie i nie chodzi tu tylko o modernizację, ale również o dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami, ale też podejście pracowników. Wielokrotnie słyszę takie słowa, że panie wójcie, w tej chwili no, aż chce się do urzędu przychodzić. Tak więc to bardzo cieszy. Dobrze, to ja mam pytania od mieszkańców. Czy trwająca od kwietnia do listopada weekendowa gehenna związana z funkcjonowaniem lądowiska w Strzelcach Małych zostanie w końcu przerwana, czy jednak nadal pan będzie przychylnie patrzył na huk samolotu wypuszczającego skoczków spadochronowych? Bardzo ciężkie pytanie, pani redaktor. To mieszkańcy. Tak, rozumiem. Natomiast pani redaktor, ja chciałbym powiedzieć, że ja lądowiska nie stworzyłem, ale go zostałem. Ale muszę powiedzieć, że lądowisko samo w sobie jest czymś bardzo fajnym i wielokrotnie jak rozmawiam z kimś, załóżmy, że ktoś do nas przyjedzie i zapyta mnie, panie wójcie, czym by się pan pochwalił czymś takim, czego nie ma w okolicznych tutaj gminach, bo wszyscy mają szkoły, wszyscy mają różne rzeczy, natomiast nie każdy ma lądowisko. I ja, pani redaktor, lądowisko chciałem rozwijać pod kątem hangarowania samolotów i wtedy tego hałasu by nie było, dlatego że polega to na tym, nawet miałem inwestora, który chciał postawić 20 hangarów. My też jako gminę Centrum Kultury również mieliśmy w planie postawić 7 takich hangarów. Jest w tej chwili taka nisza, jest zapotrzebowanie na miejsce właśnie, gdzie można hangarować samoloty. Niestety no, pewna osoba no, uparła się, że to zablokuje. Ja też no, nie będę za wszelką cenę z tym walczył. Myślę, że jeżeli chodzi o hangarowanie samolotów, to jeszcze to przyjdzie. A dobrze, a co z tym hukiem samolotów? Czy rzeczywiście dużo jest tych samolotów, które wypuszczają skoczków? Może to można jakoś ograniczyć? Pani redaktor, jedna firma w tej chwili korzysta z lądowiska. Jest to w tej chwili będzie podpisana umowa na jeden weekend w miesiącu. Tak więc było to na początku, 3 weekendy. Firma, to znaczy no, ci skoczkowie, oni wiedzieli, że tak to będzie się odbywać. W kolejnym roku mieli 2 weekendy. Czyli będzie ograniczenie. Tak, ograniczenie. To jeszcze drugie pytanie od słuchacza. Z jakim mniej więcej długiem w budżecie gminy Szczurowa zamyka pan obecną kadencję? Bardzo dobre pytanie. Pani redaktor, dzisiaj jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, jeżeli chodzi o gminę Szczurowa. Oczywiście zadłużenie widnieje, natomiast mamy środki finansowe, choćby nawet na końcu ubiegłego roku podpisaliśmy aneks do umowy na już wykonane zadania, opiewające na kwotę blisko 5 milionów złotych. Tak więc dzisiaj, biorąc to pod uwagę, biorąc wolne środki, jestem w stanie całkowicie spłacić zobowiązania mojej kadencji. Tak więc mogę śmiało powiedzieć, że zadłużenie gminy Szczurowa nie wzrosło od 2018 roku. To jaki ten dług jest? Muszę tutaj dopytać. No widniejący dług, jeżeli ktoś by chciał sprawdzić, jest na poziomie teraz 10 milionów złotych. W 2018, kiedy przejmowałem gminę Szczurowa, było to nieco ponad 5 milionów złotych. A proszę powiedzieć, kiedy pan odwiedza jeszcze mieszkańców, ostatnie pytanie, to pytają takie zagadnienia jak miejsca pracy, że byłoby dobrze, żeby takich miejsc było więcej, żeby nie trzeba było wyjeżdżać. Jak działa ta miejscowa wasza strefa aktywności gospodarczej? Czy będą kolejni inwestorzy? Tak, pani redaktor, jeżeli chodzi o miejsca pracy i o strefę aktywności gospodarczej, w tej chwili strefa aktywności gospodarczej prawdopodobnie jeszcze zostało 2 działki, z czego jedną już mam zainteresowaną firmę, która zainwestuje swoje pieniążki w gminie Szczurowa. Myślę, że na przełomie kilku lat, 2-3 lat pojawią się nowe miejsca pracy, będzie ich kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset. Czyli taką pozytywną wiadomością zakończymy. Tak, tak. Pytań byłoby jeszcze sporo, ale czas dobiegł końca. Wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pani redaktor.